24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, a z nami już jest nasz gość, Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam też telewidzów, jeśli można tak powiedzieć z rana, ale telewidzów internetowych. Tak, bo jesteśmy również na Skype, widać nas. Panie ministrze, dzisiaj Unia ma zamiar wprowadzić nowe podatki, chociaż nie nazywa tego podatkami. I to nie jest bynajmniej prezent mikołajkowy, wręcz przeciwnie. Zmierza to do budowy superpaństwa, jak mówią komentatorzy. Czy te podatki bardzo będą restrykcyjne? Nie wiadomo. Wiemy, że Unia mówi o tym, że za dużo jest plastiku. Trzeba wprowadzić podatki, żeby to ograniczyć. Taka dyskusja w Unii Europejskiej, ona odbywa się już bardzo długo, dlatego że do tak zwanych zasobów własnych, czyli do budżetu Unii Europejskiej jest konieczność dołożenia, dofinansowania ze względu na wydatki, które są w tym momencie realizowane, ze względu na wymagania też środowiskowe i ogólnie mówiąc Nowego Zielonego Ładu, które też są bardzo kosztowne i między innymi są pomysły związane z tym, aby część środków z handlu uprawnieniami do emisji, czyli ze sprzedaży CO2 przeznaczyć na zasoby własne Unii. Druga kwestia to jest tak zwany podatek graniczny, który mają być obciążone towary i dobra, które wpływają na teren Unii Europejskiej z krajów na przykład Dalekiego Wschodu, aby one były te towary obciążone podatkiem CO2, co w zasadzie no, ma wyrównać konkurencyjność europejskiej gospodarki, a te podatki i z handlu emisjami i z podatku granicznego mają zasilać także Społeczny Fundusz Klimatyczny, który w ramach pakietu Fit for 55 ma być przeznaczony na niwelowanie skutków drożyzny, która będzie powstawać ze względu na realizację Nowego Zielonego Ładu. On ma być przeznaczony dla tych, których nie będzie stać na ogrzewanie, na ciepło, na energię elektryczną. Takie jest założenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o podatki od plastiku, to te podatki już w zasadzie są, pani redaktor, dlatego że w 2020 roku na szczycie budżetowym w lipcu ten podatek został uchwalony. On wynosi 80 centów od nieprzetworzonego 1 kg plastiku, który nie został poddany recyklingu. Z tego tytułu Polska też płaci dosyć duże kary. Natomiast tendencja jest generalnie taka, że ze względu na to, że podatki w Unii Europejskiej zgodnie z zapisami traktatowymi powinny być uchwalane jednomyślnie, to wiele razy nie używa się świadomie albo unika się świadomie tej nazwy podatkowej, tak jak było z handlem dwutlenkiem węgla, gdzie uznano to jako instrument finansowy niebędący papierem wartościowym, nie nazywając tego podatkiem, ale ta opłata, ten instrument finansowy ma być, który w zasadzie jest quasi podatkiem albo jest podatkiem, bo w świetle statystyki ONZ-owskiej to możemy uznać coś takiego jako ujęcie podatkowe. I to mamy z tym autentycznie do czynienia. Niestety jest to kolejny etap tego, co obserwujemy, czyli federalizacji i odchodzenia od państw narodowych, podmiotów narodowych, zachowania podmiotowości we wspólnocie narodów europejskich w Unii Europejskiej. I te procesy, one bardzo różnie w różnych też miejscach, na różnych poziomach postępują. Jest to szczególnie widoczne w polityce energetycznej, w polityce klimatycznej, w polityce środowiskowej. Panie ministrze, powiedział pan tak, że podatki muszą być przyjęte jednomyślnie. Tutaj jest obejście tych podatków, to widzimy bardzo wyraźnie. Natomiast widzimy też bardzo duże dążenie do państwa federalizacyjnego. Chodzi o federalizację Unii Europejskiej, budowanie superpaństwa i to coraz więcej przywódców państw europejskich. Nie ma co do tego wątpliwości, jakie są dążenia hegemonów. Czy możemy powiedzieć, że już całkowicie został wprowadzony Fit 55, czy jeszcze nie? On jest wprowadzony systematycznie, brutalnie, powoli albo nie tak szybko, jak to było planowane, ale te zapisy wielkiego pakietu klimatycznego są wprowadzane. No więc właśnie pakiet klimatyczny, Zielony Ład, Fit for 55 to jest coś, co rolnicy mówią, że i to nie tylko w Polsce, co zabije rolnictwo.
To więc może po kolei, panie redaktor. Nowy Zielony Ład jest koncepcją, która powstała podczas nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem, wiceprzewodnictwem pana Fransa Timmermansa i tam jest kilka elementów, między innymi kwestie rolnicze, tak zwana strategia od pola do stołu, gdzie też elementy związane z produkcją rolniczą, z chowem zwierząt, uprawą roli są zawarte. Okrętem flagowym podstawowym to jest klimat. To jest to, co nazywamy Fit for 55, ale też są elementy związane z plastikami, z jakością powietrza i tak dalej. I teraz na czym się trzeba skoncentrować? Fit for 55 to jest 12-13 regulacji unijnych od rozporządzeń, wytycznych, dyrektyw. Część z tych dyrektyw została przyjęta. Ona w niedługim czasie będzie już wdrożona, będzie opublikowana. No, i tam jest cel taki, że mamy 55% gazów cieplarnianych ograniczyć do roku 2030, czyli za 7 lat. I te problemy dotykają też kwestii rolnictwa, dlatego że produkcja rolna, produkcja zwierzęca też emituje gazy cieplarniane, ale jeszcze jest takie ciekawe rozporządzenie, które dotyczy naszego górnictwa. To jest rozporządzenie dotyczące na przykład metanu, które jest to jeden z aktów legislacyjnych w ramach Fit for 55, który będzie decydować o tym, że nasz węgiel będzie systematycznie administracyjnymi decyzjami podrażany. Właśnie, jeżeli chodzi o węgiel, to wczoraj w Katowicach odbyła się wizyta Fransa Timmermansa, o którym pan wspomniał. Między innymi pan Timmermans rozmawiał o odejściu od węgla. Wizyta, która wywołała sporo konsternacji, bo nie wiadomo, w jakim trybie pan Timmermans przyjechał. Oficjalnie został zaproszony na Festiwal Nauki odbywający się w Katowicach, ale w tle jest KPO, w tle są również próby, jak również słyszymy, pomocy Komisji Europejskiej, pomocy Platformie Obywatelskiej, żeby Komisja pomogła dojść do władzy. Sentymenty na pewno w Komisji Europejskiej są w innym miejscu, patrząc na naszą scenę polityczną. To przecież jest czytelne, widoczne i jasne. Czasami też wypowiadane bardzo wyraźnie przez głównych liderów. Na przykład Ursula von der Leyen. Głównych liderów Komisji Europejskiej, tak, to się zgadza. Natomiast wczoraj było ciekawe rzeczywiście spotkanie na Śląsku pana wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Timmermansa, który poinformował, że 5 planów sprawiedliwej transformacji regionów górniczych w Polsce zostało przyjętych przez Komisję Europejską. Jednocześnie też bardzo interesująca wypowiedź mówiąca o tym, że według pana wiceprzewodniczącego, patrząc na umowę społeczną, która jest zawarta między rządem a stroną związkową w zakresie górnictwa, która ma doprowadzić do tego, że w 2049 już zupełnie Polska miałaby odejść od węgla, to stanowisko pana Timmermansa jest takie, że on uważa, że to się odbędzie szybciej. I ja muszę powiedzieć, że chyba w tej sytuacji on zupełnie uczciwie to powiedział, dlatego, że jeśli się spojrzy na przykład na to rozporządzenie o odmetanowieniu kopalń, o ilości metanu, który jako gaz cieplarniany funkcjonuje, które miało być wdrożone w życie, czyli tam Polska może być przegłosowana do rozporządzenia, nie ma weta, to rzeczywiście nasze kopalnie mogą zostać wcześniej zamknięte. I teraz tak, porozumienie jest w tym pomiędzy stroną społeczną a rządem, jest w tym momencie w komisji i jest dyskutowane. Ono zostało notyfikowane i komisja zgłosi do tej umowy społecznej szereg uwag. Uważam, że te pewne cele terminowe zamykania kopalń, zamykania przemysłu też przetwarzającego surowce, ono będzie jeszcze bardziej radykalne. Będziemy do tego przymuszeni, żeby tą sprawę swoimi rękoma zrealizować. Oczywiście to jest w ramach obietnicy wielkich pieniędzy, które będą przeznaczone na transformację polskiego górnictwa, ale też na likwidację polskiego górnictwa, bo to są pieniądze, które też mają doprowadzić do tego, że wydobycie w Polsce ma być zupełnie zamknięte, wyłączone z działalności. I to są nuty, przepraszam za wyrażenie, które Polska będzie musiała grać, ale które zostaną napisane w Komisji Europejskiej. Znowu będziemy mieć sytuację taką, że zobowiązania wyższego rzędu będą się nijak miały ze względu na
akty prawne niższego rzędu, które będą zmieniać sytuację związaną z obowiązkiem realizacji jakichś celów. To jest powszechne, że na przykład na poziomie Rady Europejskiej prezydenci i premierzy coś uchwalają, a później innymi metodami, na przykład dyrektywami albo rozporządzeniami, czy nawet wytycznymi, te zobowiązania są zmieniane i to jest w zasadzie widzimisię lobbystów, którzy działają w Brukseli, no bo generalnie jest tendencja taka, aby na siłę odejść od węgla, na siłę dokonać dekarbonizacji, a nie iść ścieżką neutralności klimatycznej. I to w tych warunkach i okolicznościach związanych z wojną na Ukrainie jest strasznie trudne i problematyczne, chociaż ja zawsze to podkreślam, Polska ma swoje w ochronie klimatu, powinniśmy inwestować w OZE, powinniśmy działać proklimatyczno i to robimy, ale my musimy iść swoją ścieżką. Natomiast te wymagania, które będą na Polskę w tym momencie narzucane zarówno w przypadku umowy społecznej, jak przyjdzie już odpowiedź z Komisji Europejskiej, jak i w ramach poszczególnych aktów legislacyjnych, pakietu Fit for 55, będzie przyspieszać tę transformację i tak jak mówię, uważam, że tutaj Frans Timmermans ma rację, że szybciej będziemy niestety musieli odejść od swojego złoża. Mówi pan minister, że szybciej będziemy musieli odejść od węgla, tymczasem wojna na Ukrainie pokazała, że jednak Putin będzie stosował, że Rosja będzie stosowała paliwa kopalne i będzie stosowała szantaż energetyczny, że używa to jako broń właśnie paliw. I na przykład Norwegia już zapowiada, że przedłuża wydobycie węgla. W Polsce również górnicy mówią, że mamy węgiel dobrej jakości, że trzeba przedłużyć. Co miejmy nadzieję, że jednak szaleństwo klimatyczne zostanie zatrzymane. Prosiłam jeszcze też krótko o odpowiedź, o komentarz do sondażu. 3/4 Polaków chce elektrowni jądrowej w kraju. Jest pan zaskoczony tym badaniem? No to jest naturalny odruch, który mógł się pojawić ze względu na wojnę na Ukrainie i te problemy, które aktualnie występują energetyczne. Tak, mamy wojnę energetyczną, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My w tej wojnie uczestniczymy, ponosimy z tego tytułu koszty. I to są problemy, które będą się ciągnąć w Polsce w tym momencie przez lata. Natomiast nie ma wrażliwości na tą naszą trudną sytuację przygraniczną na salonach europejskich, ale prawda jest taka, tylko utrzymanie i zachowanie własnych zasobów surowcowych da szansę na przetrwanie i funkcjonowanie gospodarki w normalnych warunkach. Proszę zauważyć, że cały czas jednak w Polsce eksportując, bo my jesteśmy eksporterem energii elektrycznej, te ceny utrzymują się na jednych z najniższych w Europie. To jest zaskakujące. Na paliwach kopalnych, przy obciążeniu ogromnym CO2, przy innych opłatach środowiskowych, my cały czas mamy jedne z najniższych cen energii elektrycznej w Europie. W mojej opinii to świadczy o tym, że ze względu na ruchy giełdowe, na duże problemy wojenne, na tym, że handlujemy energią na giełdzie, chociaż teraz to się trochę zmieniło, na tym, że na giełdzie też są sprzedawane, ogólnie mówiąc, węglowodory. Tylko ten, kto posiada swój własny zasób surowcowy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw, ma szansę przetrwać tą trudną sytuację. Dzisiaj jest historyczny dzień, mówię historyczny ze względu na nasze uzbrojenie armii, dlatego że przez ostatni czas słyszeliśmy ze strony polityków opozycji, że nic Mariusz Błaszczak nie robi, że jest zwijana polska armia w logice, można powiedzieć. No dzisiaj przyjedzie do Gdyni koreański sprzęt, wielki kontrakt zbrojeniowy, poprawa jakości polskiej armii, czy obrona granic, która musi być coraz bardziej wzmacniana, które muszą być coraz bardziej wzmacniane? Absolutnie tak. I to jest kontrakt, w którym w odbiorze tego uzbrojenia dzisiaj też będzie uczestniczył pan prezydent Andrzej Duda, który współpracuje na bieżąco z ministrem obrony narodowej, z panem Mariuszem Błaszczakiem. Pierwsza dostawa sprzętu, który też w zakresie swojego dalszego funkcjonowania w Polsce ma być polonizowany. I tak rzeczywiście będzie. Natomiast dzisiaj Polsce potrzeba coraz więcej sprzętu do obrony, coraz więcej zaangażowania w struktury wojskowe. A pamiętajmy o tym, że Korea jest przecież państwem, które cały czas jest w stanie wojny. W stanie wojny, bo ta wojna nigdy nie została zakończona. Ona nigdy, żadnego porozumienia pokojowego nie podpisano. I Korea Południowa charakteryzuje się tym przemysł.
że ogromne pieniądze idą na badanie i rozwój w zakresie właśnie obronności i działalności prozbrojeniowej, jeśli chodzi o sprzęt, bo i armatochaubice, no i wyrzutnie wieloprowadnicowe, i czołgi, które mają bardzo wysokie opinie wśród wojskowych, czy także samoloty, no to jest coś, co będzie wykorzystywane też w polskim wojsku, a my nie mamy wyjścia. Musimy się zbroić i te zbrojenia trwają i pan prezydent we wszelkim zakresie, w różny sposób, także tą działalność rządu i pana ministra Błaszczaka popiera, jeśli chodzi o obronę polskich granic. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję panie ministrze. Miłego dnia, do widzenia.